Przepis na pyszne ciasto, które zaskoczy Twoich gości. Do 500 ml mleka dodajemy 2 budynie śmietankowe lub waniliowe, bez cukru, 1 budyń 40 g. Dodajemy 2 łyżki cukru pudru. Wstawiamy na mały ogień, cały czas mieszamy, aż budyń zgęstnieje. Po zgęstnieniu wyłączamy gaz. Przykrywamy folią i odstawiamy do wystudzenia. Wystudzony budyń blendujemy. 200 g miękkiego masła ucieramy tak długo, aż zrobi się puszyste. Stopniowo dodajemy po łyżce masy budyniowej. Masę na chwilę odstawiamy na bok. Przygotowanie ciasta. Do 5 jajek dodajemy szczyptę soli oraz 3/4 szklanki cukru. Jajka ubijamy do momentu, aż podwoją swoją objętość. Do jednej szklanki przesianej mąki dodajemy 1 łyżeczkę proczku do pieczenia i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy do ubitych jajek. Dokładnie mieszamy. Wylewamy na blaszkę o wymiarach 22x33 cm lub podobnych. Rozsmarowujemy i pieczemy 30-35 minut w 180 stopniach. Przygotowanie masy jabłkowej. Przygotowujemy 1 kg jabłek. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce i jarzynówce. Przykładamy do garka i smażymy na małym ogniu. Mieszamy, aż jabłka się rozpadną. Do gorących jabłek dodajemy 2 suche galaretki cytrynowe lub agrestowe. Mieszamy, aż galaretki się rozpuszczą i odstawiamy do schłodzenia. Przygotowanie ponczu. Do miseczki dodajemy 1 łyżkę cukru waniliowego. Dodajemy 1/2 szklanki ciepłej wody. Dodajemy sok z 1/2 cytryny i mieszamy. Z ciasta zdrapujemy skórkę i nasączamy 1/2 ponczu. Wykładamy masę jabłkową. Rozsmarowujemy. Przygotowujemy około 200 g herbatników. Herbatniki układamy na jabłka i delikatnie dociskamy. Herbatniki nasączamy pozostałym ponczem. Wykładamy masę budyniową. Rozsmarowujemy. Przygotowanie masy śmietankowej. 1 łyżkę żelatyny zalewamy 1/3 szklanki gorącej wody i dokładnie mieszamy. Odstawiamy do delikatnego wystudzenia. Ubijamy 500 ml zimnej śmietany kremówki 30% lub 36%. W trakcie ubijania dodajemy 250 g serka mascarpone. Dodajemy 2 cukry waniliowe. Miksujemy do połączenia się. Wlewamy ciepłą, nie gorącą żelatynę. Miksujemy chwilę do połączenia się. Masę śmietankową wykładamy na masę budyniową. Rozsmarowujemy. Przy pomocy łyżki lub łopatki robimy wzór. Ciasto posypujemy dowolną ilością zblendowanych herbatników i wstawiamy do lodówki. I tak prezentuje się ciasto, rozpływa się w usta i zaskoczy Twoich bliskich. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.